Przeniesiono mnie w stan spoczynku do rezerwy. Do rezerwy, a po latach stan spoczynku. I wróciliśmy do Kępna, ponieważ tu też się mieszkali w Kępnie, rodzice mojej żony. Moi rodzice też niedaleko właśnie w Mroczeniu, 7 kilometrów stąd. I tu jakoś tak obdarzyła nas natura i szczęście, że rok czasu po zwolnieniu miałem prawo przebywać na urlopie. Pół roku wytrzymałem, chciałem między ludźmi być. No i dostałem pracę tu właśnie na tym terenie, żona też. I akurat pracę dostałem w przedsiębiorstwie budownictwa rolniczego na stanowisko prowadzenia tak zwanej tajnej kancelarii, bo takie były zalecenia wówczas, i kierownikiem działu administracyjno-gospodarczego. Tak, jak który to był rok, pamięta pan? To był rok 70. W lipcu ja przyszedłem do rezerwy, a w 71 roku w lecie właśnie poszedłem do pracy. I jak wtedy wyglądało Kępno? Jakie to było miasto? Jacy ludzie tutaj mieszkali? Prężne. Prężne miasto, pełne życia. Stosunki międzyludzkie wspaniałe były. Wszyscy się cieszyli, że przeżyli okupację, wojnę i tak dalej. I naprawdę rozwijało się budownictwo. Właśnie to, ten zakład, w którym ja tam się zatrudniłem, budował, że tak powiem, obiekty gospodarcze dla państwowych gospodarstw rolnych, tak? Mieszkaniówkę budowało. Między innymi teraz, jak ja tu mieszkam przy Alejach Marcinkowskiego w Kępnie, też tam to osiedle, 4-5 bloków powstało i tam otrzymałem również mieszkanie 3-pokojowe z kuchnią i balkonem. A czy w historii powojennego Kępna były widoczne ślady tego Kępna przedwojennego, Kępna Trzech Wielkich Kultur? Pod względem budownictwa? Pod względem budownictwa. Były stare jeszcze, że tak powiem, nawet nie tak dawno, samoczynnie się zlikwidowały, ponieważ to było budownictwo przeważnie murowane, drewniane. O. Przeszło nawet miały 100-200 lat.